A w nim powracamy do poezji Kazimierza Wierzyńskiego. Przeżył życie poetyczne, oddane poezji. Poezja wypełniła je. Od pierwszych chłopczyńskich uniesień stafem do ostatniego tchu w londyńskim szpitalu. Słowo biło mu, jak tego pragnął, aż do momentu, w którym przestało bić serce. Tak o autorze wolności tragicznej pisał Tymon Terlecki. Pierwszy tom Kazimierza Wierzyńskiego, wiosna i Wina, ukazał się w 1919. Ostatni sen mara już po śmierci poety w 1968 roku. W sumie Wierzyński opublikował ponad 20 tomów wierszy Na inaugurację roku Kazimierza Wierzyńskiego prezentujemy wybrane w poranku dwójki dziś utwór ze wspomnianego tomu Senmara, nad którym autor pracował w ostatnim czasie przed śmiercią. Czyta Zbigniew Zapasiewicz. Poezja. Bursztyn elektron, poezja elektryczność, niematerialna materia, ale jaka uroda i jaka miłość. Kto to? Nazwij ją po imieniu Ofelia. Poeta pociera bursztyn, czeka na iskrę w ciemnościach, szuka początku istoty, pierwszego ducha u pierwszych wód, kieruje rzeki w cysterny i z góry rzuca je stromo na rozpędzone koła, na wibrujący młyn, na przyszłość niewiadomą. Wytryska iskra, biegnie wysokimi skokami ze wzgórza na wzgórze, z jednej wieży na drugą, prądem w powietrzu niewidzialną strugą. Wytryska źdźbło żywego światła nad ciemnościami, nad człowiekiem, nad ziemią żyzną i czarną, nad ziemią jałową, aż otworzy się trudne, ogniste ziarno słowo grecki elektron drga. Iskra przeczucie słowo światło poczęcie. Idzie nowina prądem w powietrzu z jednej wieży na drugą niewidzialną strugą. Uwaga, wysokie napięcie. Zaszumi nad światem ucieleśni się nagle niematerialna materia. Jaka uroda, jaka miłość. Pierwszy raz nazwana różano palca Ofelia. Jutro posłuchamy.